rano a vyjeżdżamy do Rumunii. Pogoda nie jest piękna, ale i tak lepiej niż w zeszłym roku, jak jechaliśmy do Maroka, bo wtedy lało jak z zebra. W sumie w taką pogodę nawet lepiej się jedzie. W tym roku jedziemy na dwa auta w 6 osób. 2 tygodnie po Rumunii, po bezdrożach. Dołączamy do ekipy właściwie nazywającej się identycznie bezdroża 4x4. No i liczymy na to, że będzie fajnie. Już masz cyganów. No właśnie przekroczyliśmy granicę węgiersko-rumuńską, no i od razu się zmienił klimat. To nie jest offroad, idziemy przez miejscowość drogą, która łączy Węgry z Rumunią. Jaki pasterz, pasterka! No nie ma jak przejechać, trzeba czekać. 5 kilometrów prosto. Tak myślę, żeby się wychylić przez to okno i sobie zrobić selfie, ale myślę, że to nie będzie to stosowne. Uważaj Maciek, bo one nie uważają. Ta postanowiła zawrócić. Nie przejedź, proszę. Maciek! Zatrzymaj się, proszę cię. One idą tam. Michał. Nie otwieraj. Otwieraj, Rumuny przyjdą. Ukradną drzwi. No tak. Ta idzie, że tak powiem, własnym torem. Mhm. Nie jesteśmy w Indiach, już mówię od razu. To Rumunia. O właśnie. Ale ja sam byłem wtedy. Właśnie. Jesteśmy w Rumunii. Jesteśmy w Rumunii? W Rumunii. Na kempingu. Napiernicza muzyka. Nie, teraz to nie napiernicza, napiernicza w nocy. Bateria się skończyła. No właśnie. Jechałem z Rumunii, żeby uciec przed Polakami, a tu sami Polacy na kempingu. Ja nie wiem jak to jest. Oni są wszędzie. Gdziekolwiek człowiek nie pojedzie, tam są Polacy. O, tu jest jeden. Podobno nawet szefem jest, nie? No zasłonił oczy, żeby go nie rozpoznać. A tu są kolejni. No, nawet w Krakusie centusie są, przyjechały, nie? No, centusiami to... No dobra. Smacznego. Was też nagramy. A tu klasy przyjechał. Kamel trochę się urwał. Do Rumunii przyjechał. No. Tu musimy zobaczyć piękne domki kempingowe rumuńskie. Marzenie każdego Rumuna. Znaleźć się w takim domku. Bardzo dobrze, że jest Astra Classic. Przynajmniej widać, jaka to jest skala domku. Tam ich 6 wchodzi. Przynajmniej w jednym weszło 6. Tutaj pokażemy rumuńskie ten. Rumuńskie umywalki, piękne lusterka, no. A zaraz pokażemy geberit, to jest cud techniki, to jest naprawdę dzieło sztuki, taki geberit zrobić, proszę bardzo, patrzcie jaki macie geberit profesjonalny, schodzi, można, mamy godzinę 10 i od dzisiaj, od teraz operujemy czasem tylko lokalnym, żeby nie było pytań, a którego czasu i tak dalej. Jeden czas mamy ten lokalny. Kapitanów wszystkich ekip, czyli kierowców, poprosiłbym od razu, żeby sobie wzięli pakiety startowe. Tam jest też oświadczenie uczestnika. I to jest rzecz dla mnie ważna, proszę mi to podpisać i oddać. Wszystkie załogi mają, tak? Tak, to bardzo dobrze. Co nas wam będziecie przyklejać? No, latamy na 16 kanale. Jedziemy w konwoju. Zostawcie jakieś tam odstępy między samochodami, żeby nas można było wyprzedzić, bo wiadomo, że nie będziemy jechać tak szybko, jak oni tutaj jeżdżą. No i chyba to tyle. Jakby, no, jakieś... A ile promili we krwi można mieć samo? W Rumunii jest 0.
No właśnie. No tak woli informacji też, nie? Wszyscy zostają. Mam alkomat, 5 zł za dmuchnięcie, pożyczam. Nie, dobra, ale poważnie, mam alkomat, jakby ktoś pobalował wieczorem, to udostępnię, nie? Od bezpłatnie, bezpłatnie. Nie, bezpłatnie. Bezpłatnie. Piwko wieczorem i pogadamy. Pięć koła. Bo tu się robi taki kształt, gdzie są dzieci. Do tego, nie? To? Kształt. Popie. Penisko. Faliczny, tak? To bym musiał te wąskie, te szerokie rzeczy chyba zakiąć gdzieś, nie? W którąś stronę. Jest falucha. Nie, wiesz co, wyrobią się. Wyrobią się chyba, że im ucieknie, nie? Proszę. Proszę. To do Decathlonu nie musimy jechać już. To nie oddajemy, tylko zabieramy do domu. Właśnie się nagrywa. Dzień pierwszy wyprawy wspólnej. Jest 8 czy 9 samochodów. 11 naliczyliśmy z Karolcią wczoraj. No bo dojechali jeszcze wieczorem. Tak, w nocy jeszcze przyjechali. No pogoda jest ładna, 24 stopnie, piękne słońce świeci. Fajni ludzie. Fajni ludzie. Wyluzowani, a jak nie są wyluzowani, to my. Jeszcze nie ma ze mną. To my ich wyluzujemy. Gdańsk do patrol, tak? Tak się wydaje. Oj, tam mieli to zakontaktowania jeszcze wody, także jeszcze chwilę i ruszamy.